Oni oczywiście nie są w stanie praktycznie nic zrobić, tylko ginąć. Uuu, Rakietenwerfer nieźle tutaj oddał strzał i T-70 wybywa w tylny pancerz. Bardzo ranny T-76, został rozwalony, nie wiem, jestem opętany, cały czas chce mi się mówić T-70. New have mobile flakan, canons, co tu się odwala? Ten potato się czuje pewnie jakby grał w jakąś kampanię, nie? No dba. Z kolejne przygody w Company of Heroes 2, a dzisiaj mamy ruskie złomowisko. Gra dla nas tutaj Drafaler Games 1-1, bardzo odświeżające, lubię takie gierki kontra potato. I po grze można się spodziewać, że chyba dużo tutaj rosyjskiego złomu zostanie zniszczone. Na Bayerox, no to sprawdźmy. No i zaczyna nam się pojedynek, a grają dla nas tutaj Drafaler Games. Jezu, co się dzieje? Co to za dźwięki? Nie, nie. Dobra. Dobra, był atak, spokojnie, wszystko opanowane. Guys, jako jednostki OKW, takiego poziom kontra ziemniak, radziecki ziemniak, ukraiński, rzecz tego. Nie, dobra, nieważne. Rafale, co my mamy do wyboru? Doktryna obserwacji, super, moje ulubione. Doktryna wykorzystania zasobów, złomy i wsparcie pancerne. Takie jego zasoby, piechota, tak, pierdolniki znaczy. I ziemniak już wybrał wojska połączone dla gwardii. Super, KW-1, moje ulubione jednostki. Strefa zakazu... Co? Lotów? Co to jest, ty? Transporter 5% szybszy, boże, jakie dziwne rzeczy. Siła przebicia i miny, wiedza... Jakie nazwy? Wiedza minerska. Minerska może będzie, to jest data minerzy, gdzieś tam kryptowaluty kopią, czy coś takiego. No okej. Dwa jednostki Fort Grenadierów, tutaj już poborowi się pojawili. Co tak naprawdę by tutaj chciałbym zobaczyć. Wykorzystanie zasobów zawsze w cenie, bo bardzo rzadko się to widzi. Nie, chociaż w sumie nie aż tak rzadko, ale jednak tak rzadziej niż częściej. To dosyć popularne wsparcie pancerne i doktryna obserwacji też mi się wydaje, że dosyć często się to widuje, zwłaszcza u mich ciopa. O, i proszę, mamy wybrane już wojska wsparcia pancernego. Zauważono z oddział, że nie zdążyli tutaj zbudować worków z piaskiem. Odrobinkę zabrakło czasu budowy, żeby dokończyć tą osłonę. Bardzo dobrą, przypominam. Tutaj, pan ziemniak bardzo mocno wytagował na środek mapy. Tylko pytanie po co? Co on chce tu osiągnąć? Nie zajmuje swojego paliwa, nie ma połączenia z niczym. Podczas gdy właśnie Drafaler Games, nasz widz tutaj na spokojnie kontroluje coraz większą część mapy. Walki za dobrymi osłonami. Tutaj właśnie udało mi się w ostatniej chwili zbudować te worki z piaskiem. Poborowi wykonują manewr do przodu. Walka na bardzo bliskiej odległości, a raczej zostanie zwyciężona właśnie przez po prostu liczebność wojsk radzieckich, zwłaszcza, że mają wsparcie drużyny saperów, ta zostali oflankowani tutaj i Force Grenadierzy muszą się prędzej czy później wycofać. Powiedziałem, byś miał coś do lomy. Bardzo dobrze, dziękuję ci Bartek, wiedza minerska brzmi jak no właśnie. Maxim się również pojawił, bardzo daleki zasięg. I coś tam lekko tutaj próbował ostrzelać tych saperów szturmowych. Wolf Grenadier się tam meldują. Kiedy będzie stream we wtorek? Pewnie we wtorek, o 19, coś koło tego. Jakoś tak to przewiduję, chyba że będą jakieś problemy, ale zobaczymy. Kontratak, nie zatrzymujcie się, albo później, ty, może być później. No to poinformuję na bieżąco. Ale powinien być we wtorek, tak wstępnie. I wreszcie Ruscy postanowili w drugiej, praktycznie trzeciej minucie meczu połączyć swoje terytorium. To jest taki dosyć nietypowy plan, prawda? Zasoby, zwłaszcza paliwa dla armii radzieckiej są bardzo szczupłe. Kolejny Maxim nadchodzi, cała armia radziecka jest praktycznie w odwrocie. Dopiero teraz jest zajmowany punkt paliwowy. Chłopaki tak sobie tu czekają, patrzą się. Podczas gdy siły OKW, no praktycznie cała mapa jest, nie? Zabezpieczona, najważniejsze właśnie punkty jak punkt paliwowy i amunicyjny. Ajajaj, tutaj Drafale troszeczkę za wcześnie opuścił tego punkciora, można było na spokojnie go tutaj dotegować, zwłaszcza, że no ta gwiazdka akurat nie może zostać odcięta, nie? No ale tu szkoda tego czasu zmarnowanego, nie? Dobra, tutaj podchodzą saperzy szturmowi, kontra oddział poborowych, ale jeszcze jeden właśnie Maxim rozkłada się na ich plecach, czyli Ruscy na spokojnie wygrają ten pojedynek, nie uda się zneutralizować paliwa, nie zdążą. No nie ma też tutaj co za długo siedzieć, ponieważ zostaną zabici, albo poniosą po prostu niepotrzebne, zbyt duże straty. Kolejny Maxim, który nie zdążył właśnie, technologia prehistoryczna nie zdążyła tutaj przygłodzić False Grenadierów. Kolejny Maxim się rozkłada, ale idealnie tutaj False Grenadierzy znowu wychodzą. Praktycznie na plecy, granat zapalający.
i praktycznie oba Maksimy są już tutaj załatwione. Wsparcie tutaj kolejnych oddziałów poborowych przylazło. Ci również nadchodzą. No! Żaden Maksim nawet się nie wycofał, no ale to tylko dlatego, że właśnie mają tutaj osłanianie od swoich kolegów poborowych. Tutaj miny są rozstawiane na samym środku drogi, całkiem zuchwale. No, granat zapalający jeszcze nie jest dostępny i Force Grenadierzy muszą się wycofać. Sztab pułku zmechanizowanego, a to by oznaczało, że prawdopodobnie przyjedzie czołg Lekki Lux. Właśnie tutaj zostało pominięte sztab grupy bojowej, który mógłby leczyć niemieckie oddziały. Saperzy szturmowi muszą tutaj rozkładać tak zwane zaopatrzenie medyczne w sztabie, żeby tam ktokolwiek mógł się uleczyć, a nie tylko uzupełnić. Granat zapalający. Oborowi unikają ognia. Unikają ognia jak ognia. O, tak to można byłoby skomentować. Ale dalej jest tutaj za dużo radzieckich oddziałów, żeby można było wykonać jakikolwiek bardziej skuteczny atak. Zwłaszcza, że jest ten Maksim praktycznie oflankowuje jednostki Volksgrenadierów. Raketenwerfer nadchodzi dla Drafarela, a Ruscy przyzywają sobie zwyczajny moździerz. Nie mają doktryny, która by zapewniała ten większy. Neutralizacja punktu zwycięstwa. Dwa punkty amunicyjne dla Drafarela. A to oznacza, że no będzie mógł tutaj na spokojnie korzystać właśnie z dowódców czołgów, z tej amunicji kumulacyjnej. Co tam? 10 fryców zginie za każdego z naszych? No to się jeszcze okaże. Volksgrenadierzy się ciągle nie poddają, nie? Pomimo, że tych ruskich jest aż tak dużo i trzeba manewrować między tymi KM-ami tutaj ciągle maksimami rozkładanymi, to jednak ciągle gdzieś tutaj ten Drafarel się przedziera, nie? O, słuchaj, bo moździerz jest w sztabie. Granat zapalający. No i teraz ten Maksim już chyba jego tutaj ostatnia służba. Oczywiście nie śmierć, ale jednak zmuszenie do odwrotu do sztabu. Chociaż w sumie gdyby mieli karabiny STG-44, no chyba i tak to by jednak nie dało nic. Nie dałoby nic. Tutaj chłopaki zostali przyszpileni. Kolejny oddział saperów szturmowych wychodzi, ale ten Maksim na plecach rozłożony. Co jest? Czemu on nie strzela? Został beznadziejnie odwrócony w stronę ściany. Tak naprawdę nawet krzaków, nie? Tutaj oddział Volksgrenadierów kontra poborowi. No niestety chyba mniejszy poziom zdrowia Folksów oznacza, że ten pojedynek wygrają poborowi. Chyba, że coś ich tutaj wesprze. Ale jest tylko Raketenwerfer. Dalej tutaj nic to nie dało, ale zostało odcięte. Całe dolne sektory radzieckie są pozbawione tutaj kontaktu z bazą, dlatego to paliwo cenne, którego ruskim tak bardzo by się przydało, nie płynie. Nie płynie i nadjeżdża czołg Lekki Lux. Nieprzyjacielski miotacz ognia, to prawda, drużyna saperów. Podchodzi tutaj miotacz, moździerz i Maksim. Wszyscy łączą siły, żeby pokonać ten jeden oddział biednych Volksgrenadierów. Mają pierwszy poziom doświadczenia. Tak, ale muszą się wycofać. Zadłużą ich po prostu tutaj. To nadjeżdża. Lux. On może tutaj bardzo naprzykrzyć. Napsuć tak naprawdę ruską krwi. Co tutaj się buduje? Miny? Tak jest. Kolejne miny są rozstawione. No, będzie musiał na to uważać. Północ jest też zaatakowana przez ruskich. Coraz więcej terenów wpada w ich łapy, pomimo właśnie takich dużych problemów na samym początku. I kolejny oddział saperów. Nie nadchodzi w takim razie Zizgan. To może go tutaj ten błąd dużo kosztować. To był trening mikro. O, i teraz Ruscy są pewnie w szoku, nie? Nie zdążyli chyba tych min tutaj. Nie, są miny, ale tak jakby... Zaraz, jakby zostały zbudowane, czy nie do końca? Chyba zostały jednak. Miały dosłownie jeden zdrowie, ale uszkodziły tutaj Luxa dostatecznie, żeby jego silnik tutaj nie działał do końca sprawnie. Połowa HP, naprawy polowe oczywiście to byłyby bardzo zuchwały ruch. Zwłaszcza, że na dole jest oddział z Maksimem. Nie, 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 to nie jest dobry pomysł. Patrzcie, jak oni giną. Jednostki oczywiście naprawiające lub budujące coś mają totalnie przesrane, jeśli chodzi o otrzymywanie obrażeń, nie? Za dużo tu obrywają. Granat przeciwpancerny. Jest na razie użyte urra i nie stać. Ruska nie stać na granat przeciwpancerny. Dopiero teraz ma amunicję. Ale to chyba nie wystarczy, żeby dobić tego Luxa. Zostanie mu jeszcze odrobina zdrowia. Z uszkodzonym silnikiem próbuje się wycofać. Główne działo zostało zniszczone. Tak, ale nie ma już nic, co by mu mogło tutaj zagrozić. Na kolejny transporter zaopatrzeniowy, kolejny oddział Volksgrenadierów, już czwarty. Trzy oddziały. Tutaj ci saperzy, tak jakby to oznaczało, że nie wiem, potato chciałby tutaj przyzwać tego KW-1, żeby go tam błyskawicznie naprawić w razie czego? Ale żeby w ogóle go zrobić, to w ogóle ma jakieś budynki. Gościu, tu technologia jest potrzebna, nie? Kompania broni wsparcia tylko zbudowana. Dowództwo batalionu, kompania, nic tutaj, nic nie jest postawione. Ale cała północ została zajęta i nawet paliwo kontrolują. No, odchodzi cała chmara. Cztery oddziały Volksgrenadierów. Totalny blob ze strony Drafarela.
kontra dwa oddziały zwyczajnych poborowych bez większego doświadczenia. Granaty zapalające, tak, zmuszą wszystkie oddziały radzieckie do uciekania tutaj w popłochu. No zajął. Trzeba będzie wszystko teraz odbijać tutaj. Punkty zwyczajne, punkty z paliwem, punkt zwycięstwa, bo tutaj Ruscy kontrolują o dziwo już trzy. Wszystkie trzy punkty. Ostrzał wroga. Kolejne miny są rozstawiane, ale pod samym nosem tych saperów szturmowych, którzy wyminęli, wymanewrowali tego karabina Maksimka. O, jeszcze oni tutaj budują. Ta, to był kompletnie odklejony pomysł. Oni zginą. Karabiny STG właśnie dobijają w odwrocie tych saperów. Miny powstały? Tak jest. Miny są widoczne. Oczywiście, ponieważ saperzy szturmowi mają wykrywacz min. I kolejny oddział saperów ginie. Co jest? Miotaczem ognia. Znowu zginęli. Rozwaliła się tutaj bardzo dobra osłona za tą studnią. I oddziały gwardii. One mają oczywiście karabiny PTRS przeciwpancerne, dlatego ten luch tutaj obrywa zbyt mocno trochę. Granat od gwardii, ale uniknięty. I gwardia w odwrocie. No, ten oddział gwardii, cholera wie skąd się tutaj pojawił. Ale luch znowu wymaga napraw. Tak, i tutaj jak Drafaler wspomina, właśnie musiał bardzo ogarniać rozstawianie zasobów medycznych w tej bazie, nie? Żeby ktokolwiek tutaj mógł się jakoś normalnie leczyć, ponieważ ciągle jeszcze nie ma transporterka zaopatrzeniowego ulepszonego na sztab grupy bojowej, który mógłby oczywiście leczyć te oddziały. Pols Granadia. Strzelacie za nisko. Kiedy te Maksimki tutaj, nie? Pierwszy oddział również Falls Grenadierów z tutaj zestawem, czy tam pakietem karabinów STG-44. Dwa karabiny właśnie skuteczne przeciwko celom znajdującym się na średnim i bliskim dystansie, jak widzicie. Lux gotowy, naprawiony w pełni, 8 zabitych. Pierwszy poziom doświadczenia, bardzo chętnie tutaj przytuli właśnie te wszystkie Maksimy, które, no, spłaniają całkiem nieźle, ale gwardia, uwaga na gwardię. Tylny pancerz to nie jest tak, jak chcemy odwracać naszego Luxa. Oj, rusz nim, Drafarel. Właśnie cokolwiek, tylko nie tyłem. Tutaj oczywiście nie jest w stanie rozjechać tych jednostek, ale na spokojnie z takiej odległości właśnie zadaje olbrzymie obrażenia. Kolejna salwa z PTRS-u, bo oni mają dwa takie PTRS-y. Tak, to jest dosyć bolesna sprawa, ale no takie, że da się to ogarnąć. I to jest tylko jeden oddział gwardii, nie? Potato na razie kompletnie nie ignoruje jakiekolwiek inne opcje przeciwpancerne, co jest dosyć dziwne. Tutaj oddział Force Grenadierów zajmuje ten punkt zwycięstwa. Na górze stanął natomiast Schwerer Panzer, który umożliwia oczywiście OKW przyzywanie swoich najlepszych, najbardziej elitarnych jednostek pancernych i nie tylko. Będzie chronił to paliwo tylko po tym, jak mu ulepszą tutaj autoryzację pancerów. No, cała góra jest raczej paliwowo i tutaj ten punkt pilnowany na... bez większych problemów. O, gwardia tutaj też nieźle obrywa. Polscy grenadierzy coraz bardziej się ekspią. Pełna liczebność odzyskana. No ale tutaj chyba znowu niestety za dużo ruskich. Mimo że nawet gwardziści nie mają tutaj karabinów maszynowych DPA, granacik poleciał. Ach, akurat dobrze. W ostatniej chwili udało się uniknąć tego granatu. O, granat kontr, zapalający. Maksim tutaj znowu płonie. I atak False Grenadierów, dwa oddziały, tak, Maksim musi brać nogi za pas. Może nawet zostanie zabity, a jakby tylko tutaj mieli właśnie karabin STG-44, brakuje trochę tego, nie? I mają dosłownie odrobinkę zdrowia, no ale nie ma, brakuje, nie mają też doświadczenia. Dlatego Maksim wycofa się tutaj, o, patrzcie na jeden zdrowie. O, Avruk wrócił, siema. Czołg lekki T-70. To jest już, że tak powiem, bardzo odpowiedni konkurent dla takiego czołga lekkiego Luxa. Myślę, że na spokojnie ten T-70 wygrałby taki pojedynek z Luxem. Ale o, zaraz dojdzie do pojedynku, zwłaszcza, że tutaj właśnie Ruscy rozstawiali sporo tych min. O, gwardia atakuje. Ura, zostało użyte, tylko skąd? Tutaj, patrzcie, od dołu, oflankowują, chcieli rzucić granat przeciwpancerny, ale Luchce jest właśnie zbyt szybkie, żeby dać się złapać na takie bajery. Karabiny maszynowe DP mogłyby zostać ulepszone, ale jeszcze nie zostały wydane. O, czołg T-70 oberwał tutaj z pancer Fausta. Lux ciągle czeka w odwodzie tutaj. Obzgrednej też wykonują odwrót i szturm tutaj saperzy szturmowi ze szturmgewerami. Oni oczywiście nie są w stanie praktycznie nic zrobić, tylko ginąć. O, Raketenwerfer nieźle tutaj oddał strzał i T-70 wybywa w tylny pancerz. T-70 praktycznie do niczego się tutaj nie przydał. Beznadziejna kontrola, oczywiście rozstawienie go na samym środku. Po to strzałem Raketenwerfera dostał z Panzerfausta. Dał sobie wlepić ten strzał, dlatego to jest masakra.
O, tutaj czołg lekki Lux również oberwał z granatów przeciwpancernego od poborowych, ale to takie wiecie. Zwłaszcza, że Rusy nie posiadają broni przeciwpancernej Zizgana żadnego, który no na pewno sobie teraz pluje potato w ryj, nie? Bardzo by mu się to przydało. Ale nie ma, no nie ma. To tylko dwa Maksimy i ta gwardia nieszczęsna. O, dobra, wreszcie mają ulepszone karabiny maszynowe DP. Nie ma ich, bo municja w leczenie. Było coś oprócz Starfielda w tym pokazie. No było. Tam kilka gier było, później możemy pogadać. Kilka fajnych gier tam się znalazło rzeczy. Te miny tutaj ciągle rozstawione. Kolejne miny. No, Ruscy widzę tu bardzo dużo zasobów amunicji przeznaczają właśnie na rozstawianie swoich min. Min TM-35. Podczas gdy Drafaler właśnie tutaj mówi, że nie ma amunicji, ponieważ musi w sztabie praktycznie cały czas saperami swoimi szturmowymi właśnie rozkładać zaopatrzenie całkiem drogie, nie? Ponieważ ciągle jeszcze nie ma sztabu grupy bojowej. I to jest jedyny moment, żeby taka możliwość, żeby leczyć te jednostki, nie? Swoje. A to kosztuje swoje. Dlatego zestawy z karabinami STG nie są tak tutaj powszechne w jego False Grenadierach. No ten Lux tutaj naprawdę bardzo ładnie XP na razie, no ale to tylko dlatego, że potato no nie ogarnia, nie ma tego, nie ma Zizgana. Ta jednak gwardia oczywiście nie jest w stanie zadać większych obrażeń temu Luxowi. Tutaj na dole co jest? MG34 kontra Maxim. Ale punkt należy właśnie do OKW, dlatego ten Maxim tak naprawdę pilnuje, ale nie do końca wiadomo czego. Czy dwa Maximy to meta? No wedle pana Ziemniaka na pewno. Tam Łukaszenka na pewno się cieszy właśnie, że taki tutaj tak dumnie reprezentuje jego kraj, pan Ziemniak. Ale niestety wsparcie moździerza właśnie i połączenie z Maximem sprawia, że o, ten KM musi się wycofać. I to jak najszybciej. O, za dobrą osłoną był i w ostatniej chwili ta, udało się. O, moździerz tutaj też bardzo mocno oberwał. T-70 znowu wjeżdża, ale ta gwardia ciągle akurat jest w takim miejscu, że ten T-70 od razu, nie? Musi oberwać z tych PTRS-ów, to strasznie irytujące na pewno. I nadjeżdża T-34. Tak jest, pierwszy prawdziwy czołg w tej grze. Pytanie brzmi, czy to wystarczy, żeby pokonać tego Luxa. Właśnie Niemcy są w posiadaniu bardzo dużej ilości tych Volksgrenadierów, czyli Panzerfausty mogą lecieć jak nie wiem co, Raketenwerfer również jest obecny i kolejny oddział saperów szturmowych nadchodzi. No tutaj niestety Maxim właśnie cofnął się z tego punktu i osłonił punkt paliwowy, dlatego Ruscy ciągle mają go w garści. I nadjeżdża Panzer 4 w wydaniu OKW dla Drafarela. Żeby w ogóle obserwować ruskie pojazdy, dobra, no w sumie gra nazywała się radzieckie czy tam rosyjskie złomowisko. Dlatego sobie bardzo chętnie zobaczymy. U, granacik zapalający, idealnie zgrupowane oddziały tutaj tego obsługi Maxima. O, patrzcie jak tutaj HP spada, patrzcie, cyk, 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 cyk. I już tylko 300 punktów dzieli ruskich od porażki. No, w punktach raczej idą w miarę wyrównanie, nie jest to jakaś super duża przewaga dla Niemców. Dlatego to jeszcze nic nie jest przesądzone. I nadjechał T-34. Legendarny T-ciak tak zwany. O, T-70 tutaj, boże, T-70 Lux, oczywiście T-76 został rozwalony. Niestety Lux obrywa tutaj z granatu przeciwpancernego od poborowych. Kolejny oddział poborowych jest już tutaj bardzo blisko. T-34 oczywiście podjeżdża właśnie na bardzo bliski dystans. Tak, boczny pancerz, jeszcze połączenie granatu przeciwpancernego niestety niszczy dosłownie w ułamku sekundy tego Luxa. Szkoda, on nawet powiedział jakaś tam radziecka siła, nie? Tutaj gwardia bardzo nieźle wybijana. Tak, praktycznie wszystkie oddziały False Grenadierów już mają zestawy z STG. Oj, tutaj pod ostrzałem Maxima. O, niestety dostał w plery i zginął. Panzer 4, czy ty ocalisz honor? O, będzie zemsta, tak jest. Jeden oddział poborowych również tutaj przypłacił to życiem. T-70, nie no, co nie, naprawdę opętany jestem. Co ja mam z tym T-70? T-34 oczywiście, co jest? Zaraz, muszę się ogarnąć, co tu się odwala? Co tu, straciliśmy konstrukcję obronną. No nie mogą tutaj bariery jakieś przeciwczołgowe stawiać, takie tam głupoty. Przecież tutaj w sumie, co tu, co oni chcieli tutaj postawić? W teorii ta haubica armata może tu nawet powstać, ale wydaje mi się, że to trochę za blisko już tego, jak to się zwie, linii frontu, żeby takie coś stawiać.
Bardzo ranny T-76, 34-76. Został rozwalony, nie wiem, jestem opętany, cały czas chce mi się mówić T-70. Nie wiem, co się dzieje. Siły wroga próbują zająć nasze terytorium. No, potężnie teraz oberwali. Saperzy. How do grants have more... Co? Zaraz. Oki? Oliku? Oil? Co? Auto... Co? Zaraz, co tu się... Nie wiem, nie rozumiem pytania. Bo ta 70 zginęła zawsze. More pointa? Over more... Co? Overpowered fraction? Co tu się odwala? Tak, OKW, zbyt potężna frakcja. Właśnie oil, co tu się da? Jakiś taki łamany język francusko-niemiecki. Och, tutaj też... Ten obrywa z tych PTRS-ków. Ostrzał, że ze szturmowika. Ale mu tutaj na nieźle fefanie się podbijało od pancerza, nie? Tutaj Maxim został zneutralizowany. No ale jeden oddział gwardii. Co on może tak naprawdę zrobić? Jest bezbronny niemalże. Nie ma Zizgana. Myślę, że po tej to tutaj głównym jego problemem psychicznym był brak przyzwania działa przeciwpancernego Zizgan. To fajny było, nie? Taki przelot szturmowika. No spoko, ale to ostrzał ze swoich potężnych działek. No ale widzicie, ile te potężne działka zrobiły, nie? Temu pancerowi 4. Za mało. O, i nadchodzi tutaj dowódca czołgu. Ruskim zostało już tylko 200 punktów. Dwa oddziały właśnie saperów szturmowych błyskawicznie go naprawiają. Zwiększa zasięg widzenia pojazdu, celność broni, zapewnia dostęp właśnie do tego. To jest bardzo, że do tego, no chciałem tu pokazać, ale jeszcze jest niepokazane, czyli do strzału zaporowego, nie? Jeśli tylko ma się amunicję, można fajnie, idealne to jest do takiego motywu, że widzimy właśnie dział przeciwpancerne i wtedy ten czołg tylko podjeżdża, rzuca ten ostrzał i wtedy dział jest praktycznie zmuszony do zmiany pozycji. Jezu, jeden saper stawia tutaj te miny. Drugi oddział gwardii się pojawił. I kolejny Raketenwerfer dla Draferela nadchodzi. Oj, get the pin, no właśnie, co tu się odwala? 80 aż, no właśnie, czyli to jest dosyć drogi interes. O, tutaj to mamy, skoordynowany ogień zaporowy, 80 amunicji, nie? I każdy czołg z dowódcą może przyzwać coś takiego. Całkiem właśnie w sumie fajna alternatywa, nie? Zwłaszcza, żeby mieć chociaż jeden taki czołg, który faktycznie mógłby mieć tego dowódcę czołgu, a cała reszta mogłaby mieć te MG-34 albo tam 42 zamontowane. 3 punkty zwycięstwa dla OKW. Tutaj, co? A wy co? Jeden brakuje wam doświadczenia. Strzelcy gotowi, ale dokąd wy idziecie? Czy Ruscy przyzwą jeszcze jakikolwiek pojazd? Paliwo raczej na to nie wskazuje zbytnio. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na punkty zwycięstwa. No zeźli, znaleźli tutaj właśnie Raketenwerfera, Panzer 4. Tak, od razu chłopaki, pełne gacie i jeszcze na odwrocie dwa oddziały z karabinami STG-44, ale patrzcie, nie zadali ich dużych obrażeń. Mimo, że praktycznie odwrót był przez sam ich środek. Pint to chyba seta powrót. O proszę, to aż tak brytyjskiego nie znam, jo. Oj, mate. Tutaj na północy Maxim przygwarzdża False Grenadierów. Biedne oddziały gwardii. A tutaj oddziały od OKW są coraz bardziej doświadczone. I to jest coraz większy problem dla ruskich, nie? Mają coraz większą przewagę sprzętu i doświadczenia. Zostało im już tylko 100 punktów. Czy Ruscy mają jakąkolwiek tak naprawdę realną nadzieję na odbicie jakiegoś punktu zwycięstwa? No tylko w sumie środek, nie? Na północ nie ma zbytnio co wysłać. Ten jeden ranny oddział gwardii. Good Mines, dobre miki. No tutaj była minka, tutaj też wybuchła mina. Zdecydowanie tutaj ziemniakolec. Dobrze postawił te bomby, miny i lasery. Ten moździerz, no dosłownie jeden zdrowie. Widać po nas słabość. 75 punktów. 75 punktów. No, gwardia. Chciała cokolwiek zaszponować, o pff. To jest pff. Schwerer Panzer ich tutaj pocisnął serią i udało się ruskim odbić tylko i wyłącznie północ na południu. Have mobile flak cannons. Co tu się odwala? Jezu. Naprawdę.
Ten potato się czuje pewnie jakby grał w jakąś kampanię, nie? No dwa... Gra, która nie była zbalansowana. Gra, która... Potato został oszukany. On myślał, że on walczy na taką samą, że to jest z tego, nie? Że on walczy w pasjansie, że tutaj wróg ma te same karty co on, ale on zapomniał, że gra w kocha. I OKW nie jest tą samą frakcją co wojska radzieckie. O, to właśnie przyzwanie tego ognia skoordynowanego. Skoordynowany ogień właśnie. Ale zdążyli się na czas wycofać. Jest w szoku, nie? Potato nigdy nie walczył z OKW. Pierwszy raz odpalił grę na dodatku, nie? Ten Western Front Armies, czy jak to tam było, i odpalił sobie kampania ofensywa w Ardenach i jak to OKW może robić takie rzeczy? Nie, nie, ja zawsze grałem na Wehrmacht, tam nie było takich rzeczy. O, przyjechał, KW-1. Jest, super, kurde, ciężki czołg, ale czy on coś zrobi? To jest jego ostatnie tak naprawdę zryw, ostatni zryw radziecki, ma w sumie niby ten na dole punkt zwycięstwa, ale... Jeśli KW-1 padnie, to będzie ostateczny koniec. Gwardia tutaj bez doświadczenia. Pancer-4 obrywa od KW-1. Gdzie są rakety Werfera? Aż dwa są tutaj porozstawiane. Jeden na środku. Drugi dopiero tutaj nadchodzi i kolejny, trzeci oddział Gwardii się pojawił na polu walki. Ale zostało tylko 35 punktów zwycięstwa. Dół znowu jest odsłonięty, na środek jakiś biedny oddział saperów nadchodzi. W teorii osłaniane przez tego Maksima. I miny, prawda? Jeden tutaj butem zajmuje ten punkt zwycięstwa. Do. I Pantera nadjeżdża, to jest raczej definitywna już dominacja OKW. Miny gotowe! Punkt zwycięstwa został zneutralizowany. Ale to właśnie, tylko zostało to zneutralizowane. 25 punktów. Przygwożdżenie od Maksimka. To oddziały zaraz, Gwardia chyba gdzieś padła. Zaraz były 3 oddziały chyba Gwardii. No, dziękujemy panom Gwardio. Minki nawet nie muszą zostać wybuchnięte. Obserwuj KW. No KW na razie sobie siedzi. Myślę, że zaraz będzie taka ostatecznia szarża KW. Tak, patrzcie, KW wjeżdża, tylko co on chce zrobić? Nawet nie ma tej umiejętności do zajmowania punktów na pierwszym doświadczeniu. Tutaj został przyzwany ogień skoordynowany. Tak, Maksim cały się rozpaćkał. I wjeżdżał tego. KW-1 do akcji. Piu, obrywa od boku rakietem Werferem. 7 punktów zwycięstwa. Kolejny rakietem. 5 punktów zwycięstwa, Gwardia staje na punkcie. Północ również została zabezpieczona przez ruskich. O, ładny granat od Gwardii, zmusza jeden oddział saperów szturmowych do wycofania się. I Pancer 4 jedzie do przodu. Właśnie tutaj Ruscy mogą budować bunkry takie, nie? Została nawet użyta specjalna amunicja, kumulacyjna. Trzeba ostrożnie manewrować między właśnie tutaj tymi oddziałami Gwardii. Naprawy polowe, co? Czy on zwariował? What the fuck? Co tu się dzieje? I Pantera przyjechała. Can even penetrate. Tak, gra była z góry tego, nie? Ustawiona. Granat przeciwpancerny niszczy tego pancera 4, ale. Też użyte specjalne pociski kumulacyjne rozwalają KW-1 w tym finalnym pojedynku. 2 punkty zwycięstwa dla ruskich, ale to Niemcy kontrolują większość. Granat jeszcze od Gwardii, co daje bardzo ładne obrażenia. That commander is overpowered. Jezu, Potato w szoku. To nie tak miało być, prawda? Jak to? Co to za frakcja OKW? Pierwsze słyszę. Nie wiedziałem, że oni mogą budować mobilne flaki, które nie są do końca mobilne, ale mogą je budować. Nie, mój KW nie może spenetrować Pancera 4. Nie, Potato to jest człowiek w szoku, nie? Nikt mu nie powiedział, że istnieje frakcja OKW. No widzisz, dlatego Potato polecam ci, jak obejrzysz ten odcinek, mój znajomy, nieznajomy, żeby zagrać sobie przede wszystkim w kampanii ofensywie w Ardenach na Easy, tam ci dopiero wszystko wytłumaczą. Dziwna, śmieszna całkiem gierka. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy tutaj Drafarelowi za podzielenie się tą gierką i dziękujemy wam za uwagę, widzowie, a tymczasem do następnego i dziękuję.